16 grudnia wspominamy błogosławionego Sebastiana Maggi, prezbitera. Urodził się około 1414 roku w starym szlacheckim rodzie Gwelfów, zwolenników władzy papieża. Mając 15 lat wstąpił w swym rodzinnym mieście do Dominikanów i przyjął imię Sebastian. Wyróżniał się przywiązaniem do reguł życia zakonnego, gorliwością religijną i czystością życia. Studia ukończył w Padwie. Był jednym z największych dominikańskich kaznodziejów swoich czasów. Wygłaszał nauki w Weronie, Padwie, Breszci, Bolonii i Piacenzie. Wiele czasu i energii poświęcił też zreformowaniu lombardzkich klasztorów Mantui, Brixen i Bolonii. Doprowadził do przeniesienia i przebudowy klasztorów w Mediolanie. W latach 1480-1483 oraz 1495-1496 był generalnym wikariuszem prowincji lombardzkiej. Wtedy to papież Aleksander VI polecił, by Sebastian wystąpił przeciwko reformatorskim działaniom Hieronima Savonaroli, skierowanym przeciwko kurii rzymskiej. Zadanie to było trudne dla Sebastiana, bo był spowiednikiem Hieronima. Stąd też zawsze świadczył na korzyść Savonaroli, gdy ktoś zaatakował go jako człowieka. Sebastian Maggi był dobrym przełożonym, surowym wobec siebie, a łagodnym i cierpliwym wobec innych. W drodze na wizytację do jednego z klasztorów zachorował i zmarł w Genui 16 grudnia 1496 roku. Sława świętości i cudów przy jego grobie sprawiły, że proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1753 roku, a 7 lat później, 15 kwietnia 1760 roku, beatyfikował go papież Klemens XIII. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś naszych przodków do światła Ewangelii przez nauczanie błogosławionego Sebastiana. Spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem wzrastali w łasce i w poznaniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.